Chciałem naładować auto, ale miejsce jest zajęte przez samochód z silnikiem spalinowym. Ja nazywam się Damian Matusik i w tym odcinku powiem Państwu, co zrobić w takiej sytuacji. Tak naprawdę wyjścia z sytuacji mamy trzy. Pierwsze to wezwanie odpowiednich służb w postaci policji, która odpowiednio już sprawą dalej się zajmie. Kara grzywny dla takiego kierowcy, który w ten sposób zaparkuje, wynosi nawet do 5000 zł. Drugie wyjście to po prostu poczekać, aż ładowarka się zwolni i kierowca z tego miejsca odjedzie. Opcja numer 3, chyba najlepsza, to po prostu poszukanie innej ładowarki. W tym odcinku to tyle. Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące aut elektrycznych, zapraszamy do naszego salonu Autogala na ulicy Toruńskiej 90 w Warszawie. Do zobaczenia.